Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, pierwsze co, to od razu powiem wam, że dziś zajmiemy się zadaniem Folwark Chłopięcy. Żeby się nim zająć, potrzebujemy dostać się do winnicy Valerio, więc zrobimy to już za chwilę z kupcem, przepraszam, z gońcem Araxos. Oczywiście z gildii kupieckiej. Hej! Zabierz mnie do... I winnica Valerio. Dobra. No to lecimy. Miejmy nadzieję, że pójdzie nam dzisiaj jak spłatka. Aż z tego wszystkiego zrobił się wieczór. Ojej, aż mi przycina grę, bo się coś wczytuje. Dobrze, może zacznijmy w takim razie od starego Liama. Co słychać? Zbiory są dobre. Holdwik ma rękę do gospodarki. Jednak trzeba uważać, by zbytnio nie eksploatować ziemi, bo się wyjałowi. Będzie ją wtedy trzeba użyźniać i nawozić, a to dodatkowa praca i koszty. Niestety, Holdwik teraz o tym nie myśli. Szuka pieniędzy, by szybko rozprawić się z bratem. Mhm. Skąd tyle wiesz o gospodarstwie? Dobry z ciebie chłopak. Słuchasz zgrzybiałego starca, więc ci powiem. Byłem zarządcą winnicy, gdy Valerio jeszcze żył. Po jego śmierci Holdwik odsunął mnie od obowiązków. Nie zdziwiło mnie to, bo chłopak jest dość nieufny. Nigdy nie ukrywałem, że lubię ich obu, ale dla Holdwiga nawet najmniejszy przejaw sympatii w stronę Andreasa to zdrada. Nawet jeśli jego samego obdarza się takim samym uczuciem. Moment, bo tam chyba mogliśmy o coś jeszcze zapytać. Nie. No dobrze. No to mamy jakąś tam minimalną informację od starego Liama. Wydaje mi się, że nie zostało już nam tutaj dużo osób, z którymi możemy porozmawiać. Jest jeszcze oczywiście Gumbert, który jest kucharzem. Jest również Denis. Czy ja kogoś tutaj znajdę przy ognisku? Ciekawego. No są sami farmerzy. Raczej rozmowa z nimi nie będzie nas do niczego prowadziła. Czy może tutaj Gumbert jest gdzieś, czy nie? Z tego co widzę, to nie za bardzo. No dobrze, no to co, myślę, że wejdziemy w takim razie na górę i postaramy się porozmawiać na przykład z Denisem. Ojej, bardzo dzisiaj grę przycina, w sumie od końcówki ostatniego odcinka tak jest. Zwykły farmer, z samym Holdwigiem możemy też teraz porozmawiać. Witam cię. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, dosyć ryzykowny, ale no, spróbujmy się czegoś dowiedzieć również od niego. Sprawa jest dosyć trudna, jeżeli chodzi o to, o ten chłopięcy folwark, że tak powiem, o to zadanie. No bo z jednej strony Holdwig bardziej zna się na uprawie wina i na wyrobie win, więc no, na pewno utrzyma winnicę, a znowu z drugiej strony Andreas lepiej sobie radzi w sprzedaży tego. No i tutaj pytanie, komu tę winnicę oddać? Przychodzę do ciebie w pewnej delikatnej sprawie. Podobno wyrzuciłeś stąd swojego brata. Możesz mi powiedzieć, o co poszło? A poszło o to, że chciał odebrać mi moją winnicę. Jestem pierworodny, więc to ja mam do niej prawa. Na pewno możecie dojść do porozumienia. Ja tylko walczę o swoje. Co się wydarzyło, to się wydarzyło. Przepraszać nie będę. Dlaczego w ogóle o to pytasz? Chciałbym ci pomóc. Co? Tak po prostu? Jaki masz w tym interes? Znajomość z właścicielem najsłynniejszej winnicy na świecie jest raczej sporo warta, nieprawdaż? Oczywiście, że tak. Dobrze, skoro już tutaj jesteś, to możesz mi w czymś pomóc. Chcę, by ktoś niezależny wypytał moich pracowników o ich opinię w całej tej sprawie. Dzięki temu będę mógł lepiej zabezpieczyć interes. Sam rozumiesz. Mhm.
Masz jakieś podejrzenia? Zacznij od starego Liama. Zawsze miałem wrażenie, że wolał Andreasa. W takim razie biorę się do pracy. Świetnie. Powodzenia. No dobrze. No to widzę, że mamy dwie strony tego medalu. Wybacz, chłopie, że będę spała w twoim łóżku, ale bym się raczej przespała do rana, coś czuję. Śpimy, można powiedzieć, na osobnych łóżkach, trochę, można tak chyba to nazwać. Dobrze, no rozmawialiśmy już ze starym Liamem, ale być może teraz odblokuje mu się jakaś inna kwestia dialogowa. A Denis, coś z tobą? Nieźle sobie radzisz. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Czy ja ci wyglądam na kogoś, kto... Chociaż w sumie, jak sypniesz złotem, to mogę cię uczyć. Nie chwaląc się, potrafię przyłożyć. A kiedyś ćwiczyłem walkę długą broń. I coś pewnie jeszcze pamiętam. Ucz mnie. Pamiętam. Tak, czyli siła i broń dwuręczna. Dobrze. Co słychać? Odkąd Holdwig znowu stanął na nogi, sprawy zaczęły wychodzić na prostą. Co prawda ciągle zmagamy się z jednym problemem, ale jakoś damy radę. Okej, czyli widzę, że nie mogę wypytać o problem. Chociaż może chodzić po prostu o ten cały problem z tym, do kogo ta winnica wreszcie należy. Nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto jeszcze może mieć imię. Wydaje mi się, że nie za bardzo, że to jest tylko Denis, Gumbert i stary Liam z takich jakichś pracowników tutaj. No raczej jakiegoś takiego typowego farmera, no to nie wypytamy o zbyt wiele. No dobra, no zwykli farmerzy, nic dodać, nic ująć. Trochę jabłek, no już nie będę tego zbierać, dajemy sobie święty spokój. Jezu, ale tutaj dzisiaj ta gra klatkuje, no naprawdę, ostatnio tak nie było źle. Dobra, to co? Może postaramy się jeszcze raz zagadać do starego Liama. Co on na ten temat w ogóle uważa? Ej, ty! Co myślisz o konflikcie Andreasa i Holdwiga? To najgorsze, co spotkało winnicę od wielu, wielu lat. Nigdy bym nie pomyślał, że na starość będę musiał patrzeć, jak synowie Valeria skaczą sobie do gardeł. Mhm. Co słychać? A, sprawdź. Magazyn jest ważnym punktem każdego gospodarstwa. No dobra. A co tu się czas... Okej, okay. Czyli widzę, że zmienia się odpowiedź na pytanie. Ale powiedział coś o nocy, że się tutaj dzieje. Ciekawe, o co chodzi. Nikt już nie choruje? Bez obaw. Teraz dokładnie sprawdzamy świeżość produktów. Sam widziałeś. Denis jest tak impulsywny, że lepiej nie ryzykować. Mhm. Czy wino jest już gotowe? Cierpi. No dobrze. Jak sytuacja na winnicy? Nie najgorzej. Wszystko gra. Winnica jest dobrze zarządzana, pracownicy chodzą zadowoleni. Jest nawet czas, żeby się trochę poobijać. Chyba lubisz sobie podjeść. Lubię. W końcu jestem kucharzem. Muszę... No tak, no to już słyszeliśmy. Kurde, no nie za bardzo wiem, z kim by tutaj porozmawiać. Może faktycznie powinniśmy do nocy poczekać. Albo spróbować zagadać do takiego zwykłego farmera. O, właśnie. Co myślisz o ostatnich wydarzeniach w winnicy? Co tu wiele mówić? Jak to u bogatych wojują ze sobą, żeby mieć jeszcze więcej dla siebie? Szkoda tego Andreasa. Znam go, odkąd był jeszcze małym chłopcem. To inteligentny i pomysłowy człowiek. Szkoda, że nie może się dogadać z Holdwigiem. Dobrze, czyli rozumiem, że takich farmerów też powinniśmy pytać o ten konflikt. Co myślisz o konflikcie Andreasa i Holdwiga? Jakim konflikcie? Holdwig zrobił to, co powinien był zrobić dawno temu. Nie potrzebujemy tu inteligentów pokroju Andreasa. Trzymam jego stronę, bo miejsce winiarza jest przy winoroślach, a on nigdy ich nie unikał. Nie mogę tego samego powiedzieć o Andreasie.
Okej, czyli mamy jakieś tam dwie opinie. Mi się wydaje, że jednak, wiecie, ostatnio mówiłam parę odcinków temu, że Andreasowi przydałoby się oddać winnicę, ale coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby jednak Holdwik ją otrzymał. Dobrze, to co, może przeczytamy sobie dziennik. Poznałem opinię pracowników winnicy. Zdania są podzielone, jednak większość opowiada się za Holdwigiem. Podejrzewam, że ta informacja może zainteresować obu braci. No, też mi się tak wydaje, że jednak za Holdwigiem jest większość. Szczególnie, że no, jeżeli Andreas dojdzie do władzy nad winnicą, to jest szansa, że ona upadnie. Co z tego, że będziemy mieli właśnie lepsze jakieś kontakty, skoro no, nie będzie kto miał się zajmować tym. Jednak Holdwig lepiej nadzoruje pracę nad winnicą. Dobrze, to może porozmawiamy najpierw z Holdwigiem na ten temat. Rozmawiałem z twoimi ludźmi. I co? Większość z nich cię popiera i jest zadowolona z twojego sposobu zarządzania winnicą. Najciekawsza była moja rozmowa z Liamem. Zdaje się, że jest przeciwny całemu konfliktowi i chciałby was widzieć pogodzonych. To dobre wieści. Obawiałem się, że będę musiał walczyć z jakimiś buntami lub protestami. Nie zmienia to faktu, że głównym problemem jest mój brat oraz ten sęp, który wokół niego krąży, Gerhard. Gerhard? Kim jest ten cały Gerhard? Kimś w rodzaju handlarza? Skupuje plony od farmerów i winiarzy, a potem sprzedaje je w mieście z zyskiem. Od dawna próbował wchodzić z naszym ojcem w jakieś układy. Teraz wyczuł podatny grunt i przerzucił się na Andreasa. Sądzisz, że bez niego Andreas wycofa swoje roszczenia? Nie wiem, czy wycofa, ale na pewno będzie bardziej skory do rozmów. Od śmierci Valerio jestem najbliższą mu osobą. Zrozumie, że zrobiłem to dla dobra nas obu. Mówiąc krótko, mam się pozbyć Gerharda. Tak, ale nie możesz zwyczajnie go pobić i wrzucić do kanałów. Tutaj trzeba miejskiego podejścia. Miejskiego? No wiesz, intrygi, spiski, szare eminencje i zdrady. Musisz go w coś wrobić. Wtedy Andreas przestanie mu ufać i będę mógł z nim spokojnie porozmawiać. Podstępne działanie przeciwko bratu? Też normalnie bym się do tego nie posunął, ale trzeba z nimi walczyć ich własną bronią. Mogę na ciebie liczyć? No, niech będzie. Ruszam do miasta, postaram się coś na niego znaleźć. Powodzenia. Masz pomysł, od czego powinienem zacząć? Cóż, Gerhard ma bardzo dużo znajomych wśród miejskich kupców. Porozmawiaj z nimi, może uda ci się znaleźć na niego jakiegoś haka. Czy Gerhard to nie jest przypadkiem właściciel karczmy Pęknięta Struna? Czy to nie jest właśnie karczmarz? Tam mieliśmy się też spotkać z Andreasem. No nie wiem. Hej. Spróbujmy się przenieść do miasta i do łaźni. Zabierz. Tak, do miasta. Już minęłam miasto. I pod łaźnię. Miasta. Z łaźni będzie najbliżej do tej pękniętej struny. Kurde, no trzeba przyznać, że konflikt się zaczyna zagęszczać. Ale no wygląda na to, że Holdwig raczej nie chce się też kłócić ze swoim bratem. Całkiem interesujące. Tak, pęknięta struna się to miejsce nazywa. Fajnie by było, gdyby mi tak gry nie ścinało, co nie? Obywatel. Czy to jest Gerhard? Nie, to jest Gerstrand. No dobrze. I będzie jeszcze gorzej. A Andreas gdzieś tutaj siedzi, może na górze. To było przecież jasne. Gerhard. Kim jest Gerhard? Nie kojarzę typa w ogóle. Witam. Cześć, Andreas. Myślę, jak to zrobić. Czy iść na dwa fronty i potem wybrać, komu damy winnicę, czy jak to zrobić? W sumie zobaczymy, co Andreas powie. Wróciłem z informacjami, o które prosiłeś. Opowiadaj! Wiesz, mamy już nawet z Gerhardem plan, który z pomocą pracowników winnicy może się powieść. Z tym może być mały problem.
Co przez to rozumiesz? Większość woli wybrać twojego brata lub nie wybierać wcale. Przeklęci niewdzięcznicy! Miałem nadzieję, że dam radę przemówić im do rozsądku, ale chyba bez małej pomocy się nie obejdzie. Jak chcesz im pomóc? My chcemy. Trzeba im udowodnić, że mój brat prowadzi interesy nieudolnie, co wkrótce zaszkodzi im wszystkim. Skąd wiesz, że robi to nieudolnie? Holdwik nigdy nie miał głowy do interesów i nie wierzę, że coś się w tej kwestii zmieniło. Zakradnij się pod osłoną nocy do winnicy i wyrządź trochę szkód. Musi to wyglądać, jakby coś zepsuło się przez jego nadmierne oszczędzanie. Wtedy pracownicy zaczną się zastanawiać, kiedy zacznie oszczędzać na nich i sami przeciwko niemu wystąpią. Chcesz, żebym niszczył winnicę waszego ojca? Nie mówię przecież o zrównaniu jej z ziemią. Wystarczy, że zniszczysz jakiś wóz albo uszkodzisz winorośle, żeby wyglądały na obgryzione przez polne bestie. No i oczywiście nikt nie może cię rozpoznać. To chyba jasne. Oj, Andreas, jeszcze gorzej pogrywasz niż twój brat. Na pewno ci się to opłaci? O to się nie martw. Gerhard wszystko przekalkulował i po kilku miesiącach dobrego utargu wrócimy na prostą. Nie muszę chyba mówić, że przy mnie dobry utarg jest rzeczą praktycznie pewną, prawda? To jak? Wchodzisz w to? Między zdobywaniem informacji a niszczeniem cudzego mienia jest spora różnica. Muszę się nad tym zastanowić. Dobrze, ale nie zwlekaj zbyt długo. Kurna, folwark chłopięcy. Sabotaż winnicy to znacznie trudniejsze zadanie od przesłuchiwania pracowników. Muszę się nad tym zastanowić. Karczmarze lub handlarze. Dobra, spróbujmy porozmawiać z tym handlarzem tutaj na dole. Mi się wydaje, że to jest ten Gerhard, ale mi się trochę imię nie zgadza chyba. To jest Gerstrand. Handlujesz z Gerhardem? A kto pyta? Czy to ważne? Chcę ci zaoferować przejęcie jego pozycji. Co ty nie powiesz? Ja natomiast chcę ci zaoferować szansę na wyniesienie się z mojej karczmy. Kurwa, Gerstrand. Denerwujesz mnie. Dobra, to spróbujmy u innych jakichś kupców. Na przykład u naszego zaufanego piwowara. Może on coś powie na ten temat. Cholera jasna. Mam nadzieję, że nie popsułam tym tekstem. No ale co miałam powiedzieć? Tak z drugiej strony. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Kurde, nie chcę pomagać za bardzo Andreasowi. Wydaje mi się, że byłoby to na pewno prostsze rozwiązanie, niż spróbować tutaj coś znaleźć na tego Gerharda całego. Ale no, bez przesady. Jak na mój gust, to jednak Holdwig powinien objąć władzę nad tą winnicą. Spróbujmy coś u Toma porozmawiać, może coś powie na ten temat. Na temat całego tego konfliktu. Gorzej, jeżeli nic nie powiem. Znaczy, mówimy o Tomasie oczywiście. I nie mogę. Gerstrand nie był zbyt rozmowy, ale nie zaprzeczył, że robi interesy z Gerhardem. Jeśli faktycznie ze sobą handlują, to gdzieś musi znajdować się księga rachunkowa. Aha, dobra, czyli co? Musimy tam coś pokminić, tak? Coś ukraść, coś ogarnąć. Pewnie gdzieś za ladą ma tą księgę. Dobra, trochę się kręcę w kółko, wybaczcie, no ale kurczę, nie za bardzo wiem, jak z tym całym questem postępować w ogóle, co tutaj robić. Cholera. Księga rachunkowa. Szkoda, że nie przeczytałam tego wcześniej. Ale wydaje mi się, że nieważne, co byśmy powiedzieli, i tak byśmy raczej niczego nie załatwili. No raczej na pewno byśmy niczego nie załatwili. Dobra, spróbujmy się rozejrzeć po jego karczmie. Pewnie jest gdzieś kufer, gdzie trzyma takie rzeczy jak księga rachunkowa. Pewnie za ladą. To opowiada takie rzeczy.
Albo na górze? Nie, nie wejdziemy na górę. Tu jest kufer. Tak mi się właśnie wydawało. Tu jest kuchenka. Tylko pytanie, czy ja muszę ukraść klucz? O kurczę, akurat go tutaj nie ma. Przynajmniej jest spokój. To co, może byśmy spróbowali teraz otworzyć. Nie wiem, co ma to dać, ale niech będzie. No. Prawo, nie. Lewo, lewo, lewo. Trzy razy w lewo. Księga rachunkowa. Dobra, resztę to może mu zostawię w tym kufrze. Chociaż, kurda, oddamy monety za hajs. Dobra. I co, przeczytajmy tą księgę rachunkową. Zielona okładka. Mamy. Karczmarz Gerstrand, właściciel karczmy, pod pękniętą struną w celu uzupełnienia zapasów jego przybytku, zakupił od handlarza Gerharda następujące towary. 40 beczek piwa, 28 beczek wina, 2 tuziny koszy chleba, 60 pęd kiełbasy jagnięcej. Niestety w związku z rosnącymi grabieżami na traktach wyspy, transport został zaatakowany i część towarów uległa uszkodzeniu lub zostało zrabowanych. Zgodnie z rozporządzeniem królewskim odnośnie handlu i transportu towarów w Królestwie Myrtany, podatek uiszczony zostanie jedynie od dostarczonych towarów. Dokładny spis dostarczonych towarów to 21 beczek piwa, 13 beczek wina, tuzin koszy chleba, 32 pęta kiełbasy jagnięcej. No i co ja mam zrobić z tą informacją, niby? Znalazłem księgę rachunkową Gerharda. Wynika z niej, że od dłuższego czasu dokonuje transakcji z Gerhardem, uiszczając zaniżony o podatek. Nie wiem, czy to dostateczny dowód dla sędziego, ale może uda mi się zastraszyć samego Gerstranda. Kto to opowiada takie rzeczy? No dobra, to co? Spróbujmy w takim razie, chociaż zastanawiam się, gdzie on poszedł. Czy on zamiata tu na górze, czy co? Te. No to co, spróbujmy go w takim razie zastraszyć faktycznie. No. Ej, ty. To znowu ty? Jeśli nie zamierzasz niczego zamawiać, to wyjdź. Zamierzam pozbyć się Gerharda, a ty mi w tym pomożesz. Tego już za wiele. Zaraz ci pokażę, gdzie raki zimują. Aż tak pragniesz, by straż dowiedziała się o waszych przekrętach? Nie wiem, skąd masz takie informacje, ale pomyśl. Komu uwierzy straż? Szanowanemu karczmarzowi czy chłopakowi nie wiadomo skąd, co ledwo do miasta się dostał? Oczywiście, że karczmarzowi i jego księdze rachunkowej. Karszywy złodziej. Czego ode mnie chcesz? Powiedz Gerhardowi o sytuacji i nakłoń go, by opuścił Archolos. Czy ty całkowicie postradałeś rozum? Nigdy się na to nie zgodzi. Poświęcił życie, by dojść do swojego majątku. Będzie wolał zginąć, niż go dobrowolnie oddać. To już nie mój problem. Powiedz, że przecież może swój majątek wywieźć poza Archolos. W sumie to może do niego trafi. Dobra, spróbuję go przekonać. Przyjdź jutro, wtedy dam ci odpowiedź. I chcę moją księgę z powrotem. Na pewno przyjdę. O księgę się nie martw, dostaniesz ją. No i świetnie. Trochę pokrętna logika, ale może coś z tego dobrego jednak wyjdzie. To wiecie co? Chodźmy się na szybko gdzieś przekimać do następnego dnia. Najbliższe łóżko będzie... nie wiem gdzie. Raczej nie w łaźniach, bo tutaj nie ma raczej łóżek. A, w ogóle tutaj też był goniec Araxos. Aha, bo tak, no bo on pod łaźnie przecież. Dobra, najbliższa chata, gdzie mogę wejść i nikt mnie nie okrzyczy, że jestem. To w sumie tutaj do muzeum chyba na górę jak wejdziemy. Zresztą oddamy teraz też te monety. A, nikogo tu nie ma. Miron, hey. Cześć, mam monetki dla ciebie. Przy okazji kradziesz. Przyniosłem kit. Oddaj 5. Znalazłeś? Trzymaj.
No, coś dostałam. Gdyby nie ci... Okej, oddałam już wszystkie. No dobrze. To na szybko pójdziemy skorzystać z łóżka. Która jest godzina? Bo to jest istotne. 13:23. Dobra, czyli prześpimy się może nawet lepiej i dwa dni. Jeden może nie wystarczyć. Chyba jakaś obywatelka przyszła się pluć. No, niech się... No już idę, już. Już. Już mnie tu nie ma. Mądra decyzja. Dobra. To co, chodźmy sprawdzić, czy interes się udał. Bardzo w to wątpię. Chociaż z drugiej strony, kto wie, może się faktycznie udało. Lepiej tego nie robić. Dobra, zrobimy sobie F5, żeby nie było, że się nie zapisuje. Potem jakby się coś schrzaniło, to byłby problem. I co? No i zróbmy coś z tym zadaniem dalej. Może je dzisiaj nawet skończymy. Byłoby w sumie dobrze. Byłoby fajnie. Wtedy w kolejnym odcinku zajęlibyśmy się wreszcie wątkiem głównym. No normalnie niemożliwe. Znaczy wiadomo, mamy jeszcze do odwiedzenia parę miejsc. Na przykład bagna zostały, te moczary jakieś tam. Ale to na razie może jeszcze poczeka. Jeszcze kiedyś przecież to ogarniemy. Witam cię serdecznie. Jak? Udało ci się? Udało, udało. Gerhard odgrażał się, że jeszcze tego pożałuje, ale wyjechał. Co z naszą umową? Wypełniłeś swoją część. Ja wypełnię swoją. Proszę. Muszę przyznać, że teraz mnie zaskoczyłeś. I jeśli to już wszystko, to przepraszam, ale mam interes do prowadzenia. Wow, naprawdę zaskoczyłam gościa tym, że mu oddałam jego własność. No, interesująco. Dobra, to co? Może skorzystamy znowu z propozycji od gońca i przeniesiemy się prosto do winnicy Valerio. Holwig powinien być raczej zadowolony z naszej pracy. Witam. No, panie gońcu. Zabierz. Do winnicy Valerio. No i dobra, może się uda to załatwić. Chociaż wydaje się to za proste, coś czuję, że będziemy tak parę razy się wymieniać tym wszystkim. Dobra, bo ja do Holdwiga muszę iść na górę. Interesujące jest to, że w ogóle Holdwig nie wychodzi za bardzo na zewnątrz. Chyba, że to jeszcze przez to, że może, wiecie, no, niedawno był chory faktycznie. Może jeszcze nie czuje się na siłach, żeby wychodzić. Cześć. Hej, ty. Gerhard nie będzie już stanowił zagrożenia. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Co zrobiłeś? Cóż, odkryłem, że Gerhard faktycznie dorabiał sobie na boku. Dalej już się wszystko samo potoczyło. Haha, nie mówiłem. Teraz wystarczy trochę odczekać i ani się obejrzymy, a Andreas stanie w mych drzwiach, by się dogadać. Tylko... No. O co chodzi? Chciałbym cię prosić o jeszcze jedną drobną przysługę. Podczas twojej nieobecności mieliśmy drobne problemy ze szkodnikami. Normalnie poprosiłbym kogoś ze swoich ludzi, by się ich pozbyli. Ale nie chcę, by wszyscy się dowiedzieli o moim niedopilnowaniu winnicy. Rozumiem. Gdzie mam ich szukać? Cóż, mam nadzieję, że za winnicą, przy tunelu w skale. Bo niewykluczone, że te szkodniki siedzą teraz gdzieś w mieście. Mhm. Oprócz polnych bestii, co mogło uszkodzić uprawy? A bo ja wiem, nie jestem przyrodnikiem. Po prostu wybij wszystko, co spotkasz i co może być winne. A co jeśli to Andreas? Sądzisz, że Andreas mógł rozkazać sabotaż winnicy? Cóż, nie wykluczam takiej możliwości. Kto wie, do czego jest zdolny, by ją przejąć? Pora zapolować na te szkodniki. I to mi się podoba. Bojowe nastawienie. Tak jest. Mhm. Dobra, w tunelu za winnicą, tak? Czyli prawdopodobnie jest to ten tunel, który prowadzi nas bliżej miasta. Wiemy, który. Ja już się tutaj kręciłam po tej okolicy.
No wydaje mi się, że raczej nie znajdziemy tam już żadnych potworów i niestety, ale okaże się, że to Andreas kogoś wynajął. W końcu my mu powiedzieliśmy, żeby spadał na szczaw. Także jest to możliwe, że znalazł sobie kogoś innego do tego. Rozumiem, że chodzi o ten tunel, prawda? No raczej tak. No dobrze, sprawdźmy, czy coś tutaj siedzi w tym tunelu. O, siedzą jednak polne bestie. Witam. Czyli jednak to nie brat. Chyba, że zwabił je tutaj jakimś cudem, ale... bardzo w to wątpię. Dobra, może tutaj być ta jednak leśna bestia, także uważajmy. Na razie przynajmniej. Ona jest trochę silniejsza jednak. Już dawno się z nią nie biłam, więc nie wiem jak ona teraz się... No... Dziękuję, że nareszcie dostałam jakiegoś kryta. Witam. No. Dużo was tutaj. Fajnie, że ja sobie zdążę obgrabić twoją koleżankę, a ty dopiero do mnie biegniesz. No dobra. Mamy wpis w dzienniku. Aż mi grę zlagowało. Czyli to... Nie nasz brat to zrobił. Dobra, już słychać przeciąg, więc już wychodzimy stąd. Dobrze, wróćmy więc do Holdwiga. Ciekawi mnie, czy będziemy musieli ileś dni poczekać na przykład wizytę Andreasa, czy jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. Szybko, pomocy! Zaatakowali! Większość się rozbiegła po winnicy. Szukają schronienia. Zmywam się! Kto zaatakował? Widzę, że tutaj jakaś gruba akcja się zrobiła. Co, że niby ludzie Andreasa zaatakowali? Czy jak? No chyba nie wynająłby jakichś zabójców, no bez przesady. A jeżeli to naprawdę jest idiotą, nie? Bo... kurna, jak można niszczyć winnicę własnego ojca, nie? To kompletnie nie ma sensu, ale z drugiej strony... Ale to nie mogła być... O kurde, faktycznie tutaj są jacyś ludzie. Co tu się... O kurde. Jezu, ale mi grę ścina. Wynajął jakichś najemników, żeby tutaj farmerów powybijali. Szkoda, że mi ścina grę. Dobra, może nie będziemy przeszukiwać. Już wybili paru farmerów. Widzę, że tutaj to jest farmer? Nie, najemnik. Pożałujesz tego. O Boże, co tu się dzieje w ogóle? Ty nie masz ciała. No. No kurde. Halo. No, ten najemnik mnie zaraz zabije. No co jest? Mój kryt gdzieś. Cokolwiek. Kurwa. Jezu, gra ścina jakby kuźwa, nie wiem co. Tu ludzie giną. Widzę, że tu są jakieś problemy z tym miejscem. Dobra, widzę, że dostaję za nich expa ogólnie. Dobra, muszę się zapisać, bo ja nie wiem, co tu się dzieje po prostu. Jeszcze jak na złość. Po prostu ja nie wiem, dzisiaj cały odcinek gratnie. Jeszcze gdzieś coś? Może na górze, nie? Muzyka cały czas jest. Spora ilość tutaj ludzi nie żyje. Co tu się dzieje? O, Holender. No.
O kurna. To Andreas zaatakował. O Holender. Co tu się dzieje, Holdwig? Chciał mnie zmusić, żebym zwrócił mu winnicę. A jak się nie zgodziłem, to ruszył na mnie z najemnikami. Cholera jedna. Wyobrażasz to sobie? Własny brat. Co ja mam teraz z nim zrobić? Zrób to, co chciał zrobić tobie. Nie, ja nie jestem tak wypaczony. Nie zabiłbym własnego brata. Zasłużył na surową karę, ale nie na śmierć. W tutejszej tradycji jest pewien sposób karania ludzi, którzy stanęli przeciwko własnej rodzinie. I myślę, że Andreas na niego zasłużył. Dobrze mu tak! Nie powinien z nami zadzierać! Powinien zostać w swoim cieplutkim domku! Trzeba go porządniej przetrzepać, by lepiej nas popamiętał! Zabierzcie go pod piec. Okej, okay, co będą go przypalać? Okej, okay, widzę Baget Game. Byłeś mi bratem, ale stanąłeś przeciwko mnie. Oby Inos ci wybaczył. Przypalanie prętem. No dobrze, skoro mają takie zasady. Dziękuję ci za pomoc. Gdyby tylko udało się to lepiej rozwiązać. Przykro mi z powodu twojego brata. Przestał być moim bratem, gdy podniósł rękę na mnie i na spuściznę naszego ojca. Jeszcze raz ci dziękuję. Proszę, przyjmij to złoto jako dowód mojej wdzięczności. Nie będziesz go potrzebował, żeby naprawić uszkodzenia? Cóż, będę, ale nie bój się. Jakoś dam radę to wszystko odbudować. No dobrze, czyli co, folwark chłopięcy, można powiedzieć, że zadanie jest prawie wykonane. Ciała nie poznikały, więc możemy skorzystać i pozbierać z nich co nieco. No, natomiast wydaje mi się, że nie znajdziemy tutaj niczego sensownego. No, kurde, tutaj chyba jest zniszczone trochę przejście. Mam nadzieję, że został tutaj goniec, jak najbardziej. Hej! To co, przenieśmy się w takim razie do miasta pod łaźnie. Miasta. Oczywiście. I oddajmy zadanie do Bradlocka. No, udało się sprawić, że Holdwig przejął winnicę. Skoro tak musiało być, no to tak się stało. No, nie chciałam Andreasowi pomagać, bo wyszłoby to chyba gorzej. W sumie mogli go zamknąć zawsze w areszcie, no nie w mieście. No dobra. Bradlock. Konflikt jest. Poszło? No, konflikt jest zażegnany. Holdwig ma pełną kontrolę nad winnicą. Dobrze. Były jakieś problemy? Drobne. Nic, z czym miałbym większy kłopot. Świetnie. Szef lubi gładkie akcje. Przyjdź tu jutro. Przekażę wiadomości Volkerowi. Czuję, że czeka na ciebie ciężki mieszek złota. Okej, okay, dobra. To jeszcze się prześpimy. Już nie mogę tego. Żebyśmy od razu zakończyli całościowo to zadanie i na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. I tak uważam, że sporo udało się zrobić. Tak naprawdę całego questa jednego wykonaliśmy. Prześpimy się tutaj. Znowu na górze w muzeum. Kurde, no naprawdę, zadanie poszło może nie jak spłatka. Czego tutaj szuka? Natomiast było dosyć ciekawie. Dobrze. Już idę sobie stąd, kobieto, nie przejmuj się. Mądra decyzja. Dobra. Znowu nic nie widzę, bo jak na coś odsłoniłam sobie rolety i oczywiście znowu słońce mi wali prosto w ekran, no nie? Ja pierdzielę, jakie to jest wkurzające. Na szczęście zaraz kończę ten materiał i już na luzie będę mogła
potem już w kolejnym materiale prawdopodobnie żyć normalnie z tym wszystkim. No i co? I Bradlocka nie ma tutaj. A ty? Dokąd się wybierasz? Nikt te... No dobra. Wydaje mi się, czy Bradlock właśnie idzie, dokładnie. Chwila. Co z moją nagrodą? A ja już liczyłem, że całe złoto zostanie dla mnie. Szef zadowolony? Bardzo, a to wyraz jego wdzięczności. Sporo tego. Byłoby więcej, ale musiałem pobrać prowizję dla siebie. Gdyby nie moja dobra wola, nie miałbyś okazji, żeby zarobić, prawda? No niech będzie. Prawda, postąpiłeś bardzo szlachetnie. No ja myślę. Co słychać? Co słychać? Co? Próbujesz się wkupić w moje łaski? Stary, ja się tylko pytam, co tam słychać po tym, jak ogarnęłam winnicę. No dobra, widzę, że nie chcesz gadać, no to kuźwa, nie gadaj. Dobrze, no i co, moi drodzy? W takim oto teraz aktualnie wypadku, w kolejnym odcinku zajmiemy się zadaniem nieuczciwa konkurencja, nareszcie. I co, dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału, jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!